Tutaj są właśnie trzy miejsca parkingowe dla kamperów. No i tu jeszcze inne. Tu chyba pojedziemy. Tu jest rezerwat Łęszczok. Też piękny teren. Posłuchajcie śpiewu ptaków. Niesamowite. Dzisiaj już nie kamperem, zwykłym samochodem. Witamy was wszystkich w Rudach Raciborskich. Jesteśmy tu do kościoła, chcemy tu pozwiedzać. Jak już tam zacząć patrzy. Zacząć tam jaś patrzy. Tak, jest tutaj też plac zabaw i na parkingu też są wyznaczone miejsca tam dla trzech kamperów, więc jeżeli byście przyjechali do Rud Raciborskich, to tutaj przy kościele na parkingu też jest miejsce dla kamperów, dla przyczep, tak jak widzicie, tu też stoi jedna przyczepa. Natomiast tu idziemy do kościoła dzisiaj, a później będziemy zwiedzać okolice. Zanim pójdziemy na obiadek, to jeszcze będzie kawusia. Tak, szybka kawusia. Tu mamy nasze zapasy, nasze kubki. No, dzieci mają soczki i mamy swoje kubki na szybką kawę. Tutaj są właśnie trzy miejsca parkingowe dla kamperów. Ale popatrzcie, tutaj też jest przyłącze elektryczne. Jeżeli byście potrzebowali, w Rudach można się podłączyć po 230. Super jeden gniazdo. Ciekawe, czy trzeba płacić, czy jest za friko. Ale funkcjonuje. Jak to działa? Jak to działa? Działa czy nie działa? O, tak się otwiera. No jest spoko. Tutaj jest informacja o ścieżce dydaktycznej. Ale nie ma informacji o opłatach. To są one konieczne. No, tak to wygląda. Znak, słupeczki. Tutaj właśnie są państwo podłączeni ci z przyczepy. I sobie chyba tu są przez dłuższy czas. A my idziemy na plac zabaw zobaczyć. Akurat Rudy Raciborskie mają piękny zespół pałacowy. Kiedyś należał do Cystersów. Został pięknie odnowiony. Bardzo długo trwała renowacja tego obiektu. Ale dzisiaj już możemy właśnie podziwiać go w całej okazałości. A przybyliśmy też tutaj, ponieważ nie trzeba jechać daleko, żeby zobaczyć ładne rzeczy. Nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby podziwiać piękno przyrody. W Polsce też mamy dużo ładnych miejsc. I naszym zdaniem jednym właśnie z takich miejsc są Rudy Raciborskie. Nie są zbyt sławne, a jest tu też sporo fajnych miejsc. Jeżeli ktoś będzie szukał toalet, to są za kościołem. Jeżeli będziecie na prosto głównego wejścia do kościoła, to trzeba iść z prawej strony kościoła, kawałeczek i są toalety. No a jednak z tymi toaletami to nie takie oczywiste. Są pozamykane, więc idziemy szukać dalej. Tutaj są jakieś drogowskazy, że tutaj w lewo powinniśmy iść, więc idziemy. Będziemy szukać. Za tym całym kościołem jest duży park, w którym właśnie można podziwiać różnego rodzaju pomniki przyrody. Jednym z nich jest tutaj dąb szypułkowy. Taki duży. Kiedyś było wejście tutaj z tyłu. Jak jeszcze było to w trakcie remontu, nie wszystko było gotowe, to tutaj od tyłu się wchodziło i tutaj było muzeum zrobione. A teraz już to wygląda całkowicie inaczej. Tutaj z tyłu też piękne wejście.
ale chyba te wejście aktualnie nie jest dostępne. Jest ładnie zrobione, ale wszystko jest pozamykane. Sztućce się pojawiły, zupa zamówiona, czekamy aż, tak, czekamy aż zaraz, co przyjdzie, Helena? Zupa. Tak jest, no i za chwilę będziemy jeść. Jeżeli chodzi o toaletę, no to trzeba skorzystać tutaj w środku. Restauracyjnej toalety. No bo nie. Teraz idziemy właśnie z lewej strony z połu pałacowego i idziemy na lewą część parkową, żeby pooglądać, jak tutaj ta przyroda wygląda. Wydaje mi się, że to są konwalie. Konwalie są małe, białe. Konwalie wyglądają jak małe dzwoneczki, a one są trujące. Rzeczka! Dwie nawet! To jest rzeczka również, która płynie przez ten park, ale tam jest jakiś znak. Ciekawe, czy to jest dla tych, którzy płyną kajakami. Bystrze za 100 metrów. Jeżeli jest jakiś kajakarz, to prosimy w komentarzu, napiszcie, o co w tym chodzi. Co to za znak? No tu jest piękne, duże jezioro i tu jest dużo kaczuszek. Pływają sobie. Wow, widzieliście, jak lądowała, aż za nią woda się pryskała. Jakby wszystkie kaczuszki naraz lądowały, to by powstała jedna wielka fala. No, ciekawe by to było. Ale czy one by się tak zgrały? Chyba nie. Nie. Te bystrze, to chyba tutaj właśnie taki upad. Nie wiem, czy to może ten mostek, ale tutaj wygląda tak, jakby taka mała tama i jakieś takie zawirowania w wodzie. Ale czy to to? Jeżeli możecie, to napiszcie. Nagrywamy mapkę. Tak. Tu jest taka część ościelna, gdzie ten krzyż, a reszta to chyba jest ta restauracja. No może być tu, nie? W tym miejscu jest ta restauracja. Ale popatrz, tutaj pod spodem widać jakieś inne jeszcze rzeczy, które mamy. Tu mamy wieże przeciwpożarowe w leśnictwie Kiczowa. Ale ten krzyż to jest kościół. Tak, ale to na mapce, ale tu pod spodem na zdjęciach. Powstały tutaj w rejonie Ród takie właśnie wieże. Ponieważ był dosyć duży pożar i żeby teraz szybko wykrywać jakiekolwiek pożary w tym lesie, to jest kilka wież i obserwują, czy gdzieś się nie pali. Jeżeli pali się, to alarmują straż pożarną. Tu jesteśmy w tym miejscu, Jasio. W tym miejscu jesteśmy i tu jest, pisze, tu stoisz, a kościół jest tu. No i tu jeszcze inne, tu chyba pojedziemy, tu jest rezerwat Łęszczok. Też piękny teren. No ja wiem, czy to jest ta kapliczka. Tak, tutaj? Tak. Co tu jest? Ta kapliczka świętej Magdy. Magdalenka. Tak się nazywa, no. Magdalenka. Też urokliwe miejsce, bo to jest w środku lasu. I ta kapliczka się zachowała podczas pożaru właśnie. Nie spaliła się, gdy był wielki pożar w Rudach w latach 90. Potężne połacie spłonęły, a ta kapliczka cała uchroniła się od pożaru. Teraz widzieliśmy restaurację La Taverna i tutaj wybieramy sobie dania. Danie główne tak naprawdę, bo jesteśmy po zupie, a tutaj teraz chcemy zjeść sobie danie główne. Jogurki. Co tam jest ładnego, Helena? Ogórki. Mhm. A lubisz ogórki? Tak. To kiedyś to możemy jeszcze przyjechać. Właśnie jesteśmy po obiedzie i z całą odpowiedzialnością możemy wam polecić restaurację La Taverna. Akurat
pizze są dopiero po godzinie 16. Teraz są tylko obiady, ale są bardzo pyszne, świeże i w związku z tym polecamy. Naprawdę bardzo dobre. Właśnie dotarliśmy do rezerwatu przyrody Łęszczok. W tamtym kierunku pójdziemy, ale tutaj też jest duży parking właśnie za nami. Jest pierwszy tam zaraz za torami. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu mniej więcej są tory. Tam jest pierwszy, a tutaj jest zaraz drugi parking. Trochę większy. Więc jeżeli tam nie będzie miejsca, to spróbujcie po prostu trochę dalej pojechać. I pewnie uda wam się zaparkować. Teraz idziemy właśnie tutaj do tego rezerwatu zobaczyć. Tu są potężne jeziora, które jest bardzo dużo różnych ptaków. I nie tylko. Tak. Tu są różnego rodzaju kanały, którymi wpływa woda do jezior. Pewnie w ten sposób regulują poziom wód. Tutaj też są jeziora. No i dla rowerzystów informacja, że nie wszędzie można wjechać na tych rowerach. Tutaj akurat jest zakaz. I tu tylko można iść pieszo. Na środku jeziora są zrobione wysepki, na których mieszkają ptaki. Ale gdy tu się tak naprawdę przysłuchacie, to normalnie słychać z każdej strony jakieś ptaki, kaczki, gęsi. Posłuchajcie śpiewu ptaków. Niesamowite. No, tutaj na prosto nas jest gąska, która sobie siedzi. A tam chyba płynie taka kaczka, którą my widzieli też w Hiszpanii. W Hiszpanii z tym białym nosem. Tak. Dokładnie do tego ptaszka spotkaliśmy w Benalmandela. W parku. Wpływały sobie w jeziorku. Też ich było bardzo dużo. Tam właśnie zmierzamy. Tam jest punkt obserwacyjny. Można ładnie zdjęcia z tamtego punktu też można zrobić. No my akurat jesteśmy bez aparatu, tylko kamera. No zobaczymy, jakie ujęcie uda się zrobić. Co jakiś czas pojawiają się takie szlabany. I tam nie wolno nam wchodzić. Ale widok z tego miejsca i tak jest ładny.